Twarz przechodnia zmasakrowana przez kanapę spadającą z budynku. Mieszkaniec Londynu znajduje się w stanie krytycznym po tym, jak został uderzony w głowę spadającą z okna budynku kanapą. Do tego dziwnego wypadku doszło w godzinach porannych w centralnym Londynie. Około 20-letni mężczyzna szedł do pracy, gdy z okna W London Hotel wyleciała dwuosobowa kanapa. Został nią trafiony prosto w głowę. Świadkowie twierdzą, że mężczyzna chwilę po wypadku wyglądał, jakby ktoś zdarł z niego twarz. Ofiara została przetransportowana do szpitala. Nie wiadomo jak i dlaczego kanapa wyleciała z budynku. Śledztwo w tej sprawie trwa.